Cześć wszystkim! Znowu Ponio 7, dalszy ciąg Arcanum, przypowieść o maszynach i magii. Dzisiaj mamy sporo przedmiotów do zidentyfikowania, więc bierzmy się do identyfikowania. Dobra. To jest jakiś hełm gniewnej natury. Trafienie krytyczne, oplątanie. Odporność na obrażenia plus 20%. Nie wiem, dlaczego to niby miało być złe. Czy zależy, czy to trafienie krytyczne oplątuje nas, czy przeciwnika. Ale dobra. Zobaczymy. Tajemna rękawica. Już mamy parę takich. Buława. Spoko. Mistyczna buława. Lepsza od magicznej. I to całkiem sporo. Dobra. Mistyczna kolczuga. No... spoko, powiedzmy. No i jakiś mistyczny łuk. Chyba lepszy od tego, co obecnie ma Raven. Zobaczmy. 10 do 20... Nie. U Kalfiego myśliwego ma lepsze obrażenia. Ta... dobra. Ten hełm zabrałem Warmonowi. A on go nałożył. Zobaczymy, czy to będzie się źle sprawiać. Jakby co, zawsze możemy go zdjąć. Dobra. Ktoś chce użyć... czy Warmo chce używać tej buławy? Nope. Dobra, to zobaczmy. Kto mógłby użyć tej buławy? Virgil. Nie, ty już masz mistyczny topór, co jest chyba najlepszą bronią, jaką Kice może używać. Jorumund, ty masz magiczny topór. Chcesz mistyczną buławę? Nope. Nie, sorry, to jest magiczna. Chcesz mistyczną? Ta, zdecydowanie chcę. Ta, trochę Tetrisu ekwipunkowego. Dobra. Mistyczna kolczuga. Czy ktoś chciałby taką mistyczną kolczugę tej Virgil? Tak, chciałby. Ale to by dało mu umiarkowane obciążenie. Chyba żebyśmy mu zabrali tą elfią kolczugę. Tak, i wtedy ma lekkie. Okej, spoko. Niech sobie w tym chodzi. Dobra. To damy Warmonowi. Zaraz to gdzieś opylimy. Dobra, to jest ten mistyczny topór. Czy mamy jeszcze jakieś magiczne rzeczy do zidentyfikowania? Chyba nie. Mamy ten medalion, który wiem, że jest medalionem urody. I mamy też drugi. A właśnie, mamy jeszcze tą zbroję, którą nie zidentyfikowaliśmy. A którą przydałoby się zidentyfikować. Dobra. Smithy, nic nie masz. Virgil ma też ten... wow, sporo mam tych medalionów urody. Ty... wszystko zidentyfikowane, ty... wszystko zidentyfikowane, ty... wszystko zidentyfikowane... Raven też, dobra. To zidentyfikujemy jeszcze te rzeczy. To jest magiczna tarcza. No... nie jest tak dobra jak ta zaczarowana tarcza. Nie, w sumie jest nawet lepsza. Musimy... chwila... z nią... ta, sorry. Najpierw to poidentyfikujemy. Teraz mogę porównywać. Mam 86. W sumie mam 88. Spoko, co jest cięższe? O... o... Pawalo, tyle samo. Wiecie co? To lepsze tarcze dam Raven. Ona ma chyba troszkę gorszą obronę ode mnie. No i dobra, i mam też jeszcze ten mistyczny topór. Czy ktoś chce się nim zaopiekować? Ty wolisz ten miecz dwuręczny, co jest zrozumiałe. Jormund. Tak, z pewnością woli mistyczny topór. Od mistycznej buławy. No i co jeszcze? Ty masz już ten swój mistyczny miecz. Virgil ma mistyczny topór. W sumie mogę tą mistyczną buławę dać Smithowi, ta... a też ją będzie wolał. Okej, dobra. Jesteśmy na jakiś czas ustawieni. Czyli potrzymasz to. No i te szaty możesz trzymać w zanadrzu. Już czemu by nie.
Okej, dobra. To jeszcze zbierzemy ten mistyczny krab, magiczny krab. I znajdziemy kogoś, kto nam to kupi. Dobra. Dobra, jak już pozbędziemy się tego, to możemy ruszać do Quintary i okolic. Dobra, chyba nie będę tam dalej szedł do tych mistycznych kowali. Nie tak rzadko kiedy skupują jakieś konkretne rzeczy. Chociaż nie wiem czy... Nie, wiecie co, jednak... Sorry, ale za to marnowanie czasu, ale jednak przejdę, bo nie wiem czy ten złomiarz będzie miał wystarczającą ilość gotówki, żeby wszystko kupić. A mistyczny kowal może też mieć lepsze ceny. Nie żebyśmy zbytnio potrzebowali więcej gotówki, ale czemu by nie. Może nam się kiedyś przygadać duża ilość gotówki na raz, na przykład jakieś 50 tysięcy, coś ten deseń. Dobra, co chcesz kupić? Magiczny topór, spoko, trzymaj, magiczna buława, jest twoja. Golfa kolczuga, świetny interes i mistyczny łuk, trzymaj. Dobra, miał znacznie lepsze ceny niż złomiarz. Jeszcze tylko poprzeglądam ekwipunek. Okej, Warmon, spoko. W sumie ten młot piekielny mógłbym również sprzedać. Mam już lepsze rzeczy. Jormund, spoko. Magnus, spoko. Raven, spoko. Mógłbym sprzedać parę tych jedne z tych magicznych szat. Magiczne szaty, zobaczmy. Te są gorsze, więc te w sumie mogę sprzedać. I te też. Albo nie, nie są ciężkie, to je sobie zatrzymam. A one się dosyć szybko przyjosują, więc ich zapas może być dobrą rzeczą. Dobra. Dobra, spróbuję sprzedać ten młot. Spoko. Oczywiście szaty nie zechcę kupić. Może ten pan z mistycznymi rzeczami zechce kupić tą szatę. Daj, to za całkiem niezłą cenę. Świetny biznes. Dobra, co my tu mamy? Gnomia kolczuga. Całkiem spoko, ale nie chcę mi się wdawać na nią tyle kasy. Ma też trochę czarów. Innego magicznego szmelcu, którego nie potrzebujemy obecnie. Więc możemy ruszać dalej. Dobra. Skorzystałbym z metra, ale jak już wcześniej widzieliście, metro mnie nie lubi. Nie chcemy być źródłem jakiejś katastrofy podziemnego metra w Tarancie. Niestety, magowie muszą nauczyć się lewitować, ponieważ metro jest nie dla nich. Albo chociaż teleportować. Marnowanie czasu na uczenie teleportacji jest takie niebojowe, nazwijmy to. Dobra. No to szybki quick save i ruszamy w drogę do Quintary. A właśnie, mam chyba jeszcze dwa punkty do wydania, że ich jeszcze nie wydałem. Dobra. Tak, więc zdecydowałem, że wymaksuję moc, do czego potrzebuję jeszcze paru punktów siłę wolę. Potem wezmę dezintegrację, a potem trochę chyba sobie popakuję w siłę, ponieważ jednak dosyć dużo opieram się na walce wręcz, więc duża siła się przyda. Pozwoli ona też nosić lepsze miecze, na przykład ten,
Mogę w sumie go zabrać, Raven. Spróbować go samemu. O, właśnie, to jest ten miecz, co ma również manę. Tam wymaga 16 siły, żeby go w dwóch rękach unieść. W sumie wiecie co, może zabiorę go na razie, Raven. Ponieważ to nie jest chyba dobry pomysł, żeby dać jej ten miecz. Kompletnie nie daję sobie z nim rady. I niech korzysta na razie z tego Sejmitara. I obrażenia wręcz i tak są żałosne, więc nie potrzebuję dobrej broni. Dobra, jesteśmy. Fermon, możesz mi oddać już to? No i chyba zdaje mi się, że to jest nasza ostatnia wizyta w Quintarze. Żadnych więcej tu spraw nie będziemy chyba załatwiać. Więc zasłuchajcie się tej pięknej muzyki, póki możecie. Whisper, to ty coś chciałaś ode mnie? Nie. Ona, ta elfka, która chciała tą Myrtillową Blackę, jest chyba gdzieś tam. No, bardziej w prawo. No, witaj. Udało mi się zdobyć nieco Myrtillu. Wymieńmy się na ten łuk. To musiał być wyczyn, mój przyjacielu. Krasnoludy z klonu koła są najlepszymi w przypadku nieprzystępne. Musisz być kimś wyjątkowym, skoro udało ci się zdobyć ich zaufanie. Proszę, jako zapłatę przyjmij ten łuk. Zawsze będzie mile widziany w moim warsztacie. Chwilka. Okej, od razu lepiej. Dobra. Dobra, co to za łuk? Łuk Eluma. Ma takie same statystyki jak myśliwski łuk. Tak, więc... Więc whatever. Nie ma zbyt dużo rzeczy też ciekawych. Dobra. Możesz potrzymać to, ponieważ możesz. A ty, Raven. Walker Luma 10 do 20, szybkość 20. Nie, on ma znacznie większą szybkość. Więc pozbędziemy się tego. Za grosze, ale co tam. No i dobra. Obiecałem, że dzisiaj odwiedzimy parę jakichś dziwnych miejsc. Więc wybierzmy się. Dobra, quick save. Ile mnie nie myli, to gdzieś tutaj powinno się coś znajdować ciekawego. Chwila. Najpierw ograbić zwłoki. Ta, 10 sztuk złota. Grzechem byłoby je przepuścić. Dobra. Nie wiem, czy ta lokacja się odkryje, jak wejdę na nią. Nie wszystkie lokacje się odkrywają. Ta się akurat nie odkrywa. No cóż. Chyba jeszcze tutaj gdzieś było coś ciekawego. Więc poszperamy tam. I zobaczymy, co nam się uda znaleźć. Ta, te dziwne niedźwiedzie z migotliwego lesu. Musiały się nawiadać niezłych ziół czy coś w ten deseń. O, co to jest? Piekielna bestia. No, czegoś takiego chyba jeszcze nie widzieliśmy. No cóż. Dobra. I jest ukryta wioska.
Dobra. Zobaczmy, zobaczmy. W którą stronę znajduje się ta ukryta wioska? O, tutaj. Masa fioletowych stworków mieszkających w grzybach oraz jeden ubity czarownik. Nie, to nie jest referencja do niczego. No dobra, wiecie co? Nie muszę się z nimi bawić. Nie bawcie się z nimi, panowie. Po prostu pozabijać. Okej. Pamiętacie szamian łupieżców? Chyba jeden znajdował się na miejscu katastrofy. No i wtedy to było całkiem spore wyzwanie go ubić. Teraz cała ich wioska. Meh. Dobra. Kolejny szaman. I martwy kot! Martwy czarodziej i jeszcze martwy kot. Gdyby ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest na cokolwiek referencja. Odniesienie. Tak. Zdecydowanie nie. Dobra. A dobra, przeszukajmy ich zwłoki, skoro i tak już nie żyją. No nic, martwy czarodziej miał sobie przy sobie tylko szaty. Musiał być naprawdę kiepski czarodziej. Czekajcie, jego zdejmę z uderzenia pioruna. No czemu by nie. No i co to, tyle? Tej martwej wiosce? Tej ukrytej wiosce? Gratulacje czarodzieju, w końcu udało ci się znaleźć położenie ukrytej wioski. Czy się opłacało? Wątpię. Nie uciekaj. Dobra. Ale co tam? Nie widzę tutaj nic dodatkowego, ciekawego, wartego uwagi. Żadnych skarbów, ani skrzyń. Więc możemy ruszać dalej. Przejdźmy się gdzieś tutaj. Dobra. Gdzieś chyba przed jednym z tych drzewek znajduje się jakieś miejsce, więc przebadam je wszystkie. No, pozabijam wszystkie. Przepraszam panowie, dziękuję. I pani. Trzeba zabić pewnego stwora. Chwila, chwila, Raven, Raven. Raven, co ty robisz? Powiedz mi, co ty robisz? Wyglądała, jakby atakowała go dłonią. I poczekajcie chwilę. Znowu wyłączę mikrofon. Może brzmi dziś, jakby miał trochę zatkany nos, ale to wierzcie mi, to wcale nie jest powód tego, że mam zatkany nos. I właśnie nie z tego powodu właśnie wyłączam mikrofon. Więc be right back. Okej, okay, jestem z powrotem. O, jest, trzęsawisko. Tego właśnie miejsca szukałem. No i gra mile przyniosła nas od razu tutaj. Więc dobra, zbadajmy to trzęsawisko. Parę gnijących pychów.
Zawsze sobie zaraz się nim zajmiemy. Zbroja uszkodzona, tak, ci strażnicy nie znoszą ich. Chwila, czy oni moją zbroję również? Ta, moją. Ale spoko. To w sumie co mi uszkodzili? Ta, rękawiczki i to. Dobra. Tam jest jeszcze parę. Więcej. Okej. Okay. Znowu demo z bazin. Broń uszkodzona, zbroja uszkodzona, Raven, co ty robisz? Serio, właśnie byłem w naprawach i znowu wszystko musicie psuć. Dobra, drewniana skrzyń. Wow, dobra. Drugi miecz. Całkiem spora ilość złota. Trochę badziwa. Dobra, Woromon. Zajmij się tym. Dzięki. No i zobaczmy, czy jest jeszcze coś do ubicia? Chyba nie. Chyba wszystko, co się ruszało, już przestało się ruszać. Dobra. W następnym odcinku mamy jeszcze parę miejsc do odwiedzenia w tej części Arcanum. Więc je odwiedzimy, zabijemy wszystko, zrabujemy, a potem udamy się do Caladonu. Więc dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.